Dzień dobry. Szanowni Państwo, dzisiaj o profilaktyce chorób infekcyjnych. Profilaktyka, czyli rzecz, która zapobiega. Lepiej zawsze zapobiegać niż leczyć, to jest oczywiste i bardzo istotne. Bardzo istotne, szczególnie w okresie jesiennym, jesienno-zimowym, w okresie, kiedy mamy dużo paragrypy, grypy już niedługo też oraz oczywiście także koronawirusa, który jest powodem naszego tutaj spotkania z Państwem. Nie bójmy się tego koronawirusa nadmiernie. Tutaj pamiętajmy o tym, że większość przypadków to przypadki infekcji wirusowych, ale nie koronawirusowych. Jak się przed nimi ustrzec? Przede wszystkim, proszę Państwa, ważne jest, żebyśmy właściwie się odżywiali. Właściwie to znaczy jedli dużo warzyw, owoców. Pamiętali o tym, żeby zgodnie z taką piramidą zdrowia zdrowo się odżywiać. Pamiętajmy o tym, żebyśmy dużo spali. Dużo spali, to znaczy rzeczywiście osoba dorosła powinna spać te 7-8 godzin dziennie i to jest niezwykle ważne, żebyśmy tutaj się wysypiali, bo to jest element budowania odporności. Następna rzecz, jeżeli mamy możliwość wyjścia na spacer, powtarzam, na spacer, do lasu albo do parku z osobą towarzyszącą, z którą na co dzień mieszkamy, to zróbmy to. Ten ruch jest bardzo potrzebny. To nie ma być ruch, proszę Państwa, do sklepu, na zakupy. To nie ma być ruch do sąsiadki na kawę. To ma być przede wszystkim taki ruch, który spowoduje, że będziemy aktywni fizycznie, ale we właściwych warunkach. We właściwych warunkach najlepiej przyrody. Pamiętajmy o tym, proszę Państwa, żebyśmy się szczepili. To jest bardzo ważne. Szczepienia dla seniorów w Polsce są bezpłatne. Co więcej, dla osób, które mają choroby i nie są seniorami, są też refundowane. To mówimy o szczepieniu przeciwko grypie. Bardzo ważne jest to szczepienie przeciwko grypie. Ważne jest też szczepienie przeciwko pneumokokom. Trzeba po prostu zapytać swojego lekarza rodzinnego i możliwie jak najwcześniej zdobyć receptę i się zaszczepić. Oczywiście zaszczepić się w przychodni. Co jest jeszcze istotne, proszę Państwa, w takiej codzienności, w takiej profilaktyce? Wietrzenie pomieszczeń. Prosta rzecz. Wietrzenie pościeli. Częste, codzienne kąpiele. Częsta, codzienna higiena. Higiena zarówno naszych dłoni, naszego ciała, ale także ta dezynfekcja wokół nas. Pamiętajmy o tym, że jak wracamy, już wyszliśmy i wracamy do domu, pamiętajmy zawsze o umyciu rąk. Pamiętajmy o odkażeniu klamek, o takich podstawowych rzeczach, które są potrzebne. Tak samo o odkażeniu zakupów. Życzymy Państwu dużo zdrowia.